here, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Hej, spróbujemy teraz to rozegrać w inną stronę, speak. His name is Kurt. Trzymamy cały please, czas sir, linię Kurta. Just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zu mir! Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to hear. Der Name ist Max. Max Waldner, hörst du? Max Waldner. Er war mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. Er war mein Junge. No! Oh, nein. No nie. Może powinnam ostatnią opcję dialogową wybrać inaczej. Słuchajcie, będziemy próbować. Jestem ciekawa, kurczę, jak to powinno się odbyć. I ciekawe, czy też przy pierwszym spotkaniu z majorem Kurta, czyli tam przy tym całym winie, nie mogliśmy też inaczej troszeczkę tego rozegrać. Może to by się jakoś inaczej skończyło? Okej, to sobie przeskipujemy, prawda? Już kurczę, było dobrze przez moment. I survived. And I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. Najgorszy jest ten, but if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. Brak czasu. To znaczy krótki czas na reakcję, żeby się dobrze zastanowić, kiedy powinnam zagadać do Kurta, a kiedy do majora.
Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here. You find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. No, rozumiem, że jeżeli będę trzymała stronę majora, to Harry, to Kurt i tak strzeli. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this Fritz? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zu mir hinten, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. I'm here to help. Think of Katrin. Think of Lucy. Ich mach das für Katrin. Für Katrin. Und für Lucy. Meine Lucy. Just put the gun down. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Co teraz mam zrobić? The war is over, Kurt. Peace. You understand this word? Peace. Still. Sei einfach still. Ja. Halt einfach deine Klappe. Okay? Du hast keine Ahnung. Du verstehst das nicht, ha? Huh? Ja. Wie sich das anfühlt. Fühl Harry. Mal! Fühl mal! I don't know how you're mixed up in this. But pull the trigger. Now! Please, just get on your knees. Ich hab keine Wahl. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss! Für Max, für Katrin, für mich! Why don't you hurry up and shoot each other? Save my men the hassle. Kurt, it's over. Can't you see? Look around you. Jezus, znów ten sam wynik. O Jezu. No dobra, teraz mi się wydaje, że to powinno być jakieś wymieszane. I jeszcze po tym, jak ci żołnierze wychodzą, to ma też jakieś duże znaczenie. Nie wiem, czyją stronę powinnam wtedy trzymać. Bo boję się, że go zastrzelą, jeżeli... Ach. Nie continue! Pomyliłam. Settings, back,
chapters. Spróbujmy jeszcze raz tę końcówkę. Mam nadzieję, że się uda w końcu. I wasn't far away now. Dla wytrwałych. Tu mogę przewinąć, natomiast tej całej wycieczki tam na to pole, to niestety. To plaża jest? Pole? Nie mam pojęcia. Chyba plaża, prawda? I survived. And I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Wydaje mi się, że właśnie najlepiej trzymać na początku stronę Kurta, żeby do Barretta dotarło, o co on pyta. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little sprinting friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, Barrett, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What's your plan? Just out of interest. You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry? Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. Lacombe! Bring him to me, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm meine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. Er war mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Er fehlt mir. Bo trzeba opuścić broń. Ja nie przeczytałam tej opcji wcześniej.
W ogóle ta broń w ręku Harego cały czas przeszkadzała. The major never forgave me. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. They spared me, Katrin. But I still wonder if I should have killed Barrett. It's a burden I will have to live with. What happened to Max goes unpunished. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Luzi. I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Wszyscy żyją w każdym razie, natomiast oczywiście Barrett zbija śmietankę, jakoby był takim bohaterem. No nic. Ja myślę, że chyba nie warta jest świeczki ta Lucy, skoro, no, nie wiem, poszedł dla niej na wojnę, by ten mundur mieć, bo tacy jej imponowali. No to jest wszystko skomplikowane niestety, tamte czasy i łatwych wyborów tutaj nie było. W każdym razie dziewczyna i żona z powrotem zobaczył Kurta. Harry żyje i raczej jakoś sobie poradzi w życiu, ale myślę, że teraz on tutaj został najbardziej pokrzywdzoną osobą. No nic. Nie pokazałam wam końcówki jeszcze, gdy ginie Major i Kurt i co się dzieje wtedy z Harrym. No ale to, nie wiem, możecie obejrzeć gdzie indziej, a może sami będziecie chcieli po swojemu rozegrać tę grę i doprowadzić jeszcze do innych zakończeń. Bo jak widzieliście, mogą... Ta muzyka jest świetna, po prostu aż nie chcę jej zagłuszać. Zginąć dwaj przyjaciele, czyli Kurt i Harry. Może zginąć sam Barrett. Nie wiem, jak to się też po tym kończy. Jeszcze dwóch zakończeń tak naprawdę nie widzieliśmy, bo gdybym strzeliła do Majora, to nie wiem, czy byśmy dalej uciekali z Kurtem, czy oni by nas rozstrzelali i zginęłaby cała nasza trójka. Także tych opcji jest wiele. Gra, myślę, kurczę, która znów przejdzie bez echa. Też jakieś tam wywiady były pokazywane, natomiast wiecie, Fortnite i te sprawy. Bardzo ładna gra, taka artystyczna i no, dająca trochę do myślenia. No. Co byście zrobili w takiej sytuacji, gdybyście się w niej znaleźli? I obyśmy w ogóle nigdy nie znaleźli się w takiej sytuacji. Serdecznie was zapraszam, pozdrawiam i zapraszam na kolejne, mam nadzieję, tak udane, kurczę, i ciekawe gry. Trzymajcie się. Papa. Wojciech Szymański.